To Monika Onyszkiewicz, Fundacja Ekorozwoju. Zapraszam. Teraz chciałabym powiedzieć kilka słów odnośnie miejskiego ogrodnictwa i suwerenności żywnościowej. Natomiast nie chciałabym pójść w kwestie takie teoretyczne, bo mam wrażenie, że większość z nas doskonale czuje, jakie są połączenia pomiędzy tym, między produkcją żywności w mieście, a suwerennością żywnościową, czyli takim współdecydowaniem czy samostanowieniem o tym, co jemy i jak jemy. Ta prezentacja powinna być również zrobiona z moją koleżanką, która jest nieobecna dzisiaj, która bardzo dużo pracuje w temacie ogrodów miejskich, Ania Dańkowska. I obecnie właśnie bardzo ciekawy temat prowadzi związany z rozwojem takich ogrodów miejskich na podstawie współpracy między Berlinem a Warszawą. Takim rykoszetem jest też działalność wrocławska, dlatego że Ania jest z Wrocławia, we Wrocławiu mieszka. I ja bym się chciała skupić bardziej na Wrocławiu, w mieście, w którym mieszkam. Kilka slajdów tylko pokażę właśnie, jak takie ogrody miejskie w ogóle one funkcjonują, dlatego że forma może być bardzo, bardzo różna. Sam koncept takiego urban farmingu, powiedzmy, że do Europy przyszedł gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych, natomiast u nas w Europie mamy swoje przejawy ogrodnictwa miejskiego. Gdybym mogła prosić kolejne slajdy. Marta, czy mogłabym prosić kolejne slajdy? Więc ogrody społeczne, jeszcze może kolejny slajd, dobrze? Ogrody społeczne, to jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim jest to przestrzeń oraz społeczność, która się tym ogrodem zajmuje i to jest podstawa. Mogę jeszcze dalej, troszeczkę dalej iść? Tutaj są akurat, tak, dziękuję. To są akurat zdjęcia z Niemiec, z Berlina. I tam rzeczywiście społeczność jest nauczona szanować każdą przestrzeń miejską do zagospodarowania pod kątem zieleni. Bardzo często porównując na przykład przestrzeń między kamienicami we Wrocławiu w centrum miasta do tej, którą widziałam, miałam okazję widzieć w Berlinie, pokazuje mi właśnie, że nie tyle sama przestrzeń jako wielkość się różni, a podejście do tej przestrzeni. Dlatego, że ogrody mogą funkcjonować w różny sposób, zarówno na ziemi, jako na ziemi, czyli w żywej ziemi, jak również w różnego rodzaju pojemnikach. Mogą być również mobilne. Tutaj po lewej stronie jest właśnie w dużym pojemniku. Są też ogródki podwyższone. Na kolejnych slajdach, jakbym zobaczyła, jeszcze na kolejnym. To jest na przykład, przeprowadzka takiego ogrodu. To jest fantastyczna sprawa, że te ogrody, które są w przestrzeniach miejskich organizowane i prowadzone przez społeczności, wcale nie muszą być bardzo stabilne, bardzo związane z ziemią. One też, tak jak miasto, funkcjonują na swój sposób. To, co mi się bardzo podobało, będąc w Budapeszcie, tam rozwiązanie jest takie, że lokalna społeczność nie dogaduje się z miastem, a na przykład dogaduje się z deweloperem, który zakupił pewną część działki w mieście, w obszarze miejskim, natomiast wie, że w kolejnych latach, 3-4 nie będzie tam jeszcze prowadził inwestycji, ale zależy jemu na tym, żeby ta przestrzeń była w jakiś sposób wykorzystana z różnych względów. Nie zawsze to są względy bardzo takie, powiedzmy sobie, społeczne, ale nieważne, już nie wnikajmy w to. W tym miejscu lokalna społeczność tworzy ogród miejski. Po 3-4 latach po tym ogrodzie nie ma już śladu. Taki właśnie był przykład, jak w tym roku byłam w Budapeszcie, w miejscu, gdzie 4 lata wcześniej był wspaniały ogród. Teraz tam już stoi blok. Ale z kolei lokalna społeczność w innym miejscu ten ogród dalej ma, dalej uprawia. I to jest niesamowity taki plus do robienia tego typu inicjatyw z mieszkańcami. Gdybym mogła dalej prosić. Jeszcze dalej. I teraz, dlaczego to jest tak istotne? Ja mówię też z punktu widzenia osoby, która pracuje w organizacji pozarządowej i zajmuje się również tematem edukacji. I naprawdę na bazie różnego rodzaju działań, w których angażowane są, aktywizowane są osoby do uprawy roślin, uprawy żywności,
To jest niesamowita przestrzeń do edukowania, do właśnie budowania tej świadomości, jak żywność, skąd w ogóle żywność się bierze, jakiego trudu ona wymaga i jak dużej codziennej pielęgnacji, codziennego zabiegania o to. I to jest świetne do budowania tej świadomości związanej z suwerennością żywnościową, z wpływem, z powiązaniem pomiędzy żywnością a nami samymi. Przede mną pani mówiła o energii, że to nie jest tylko kwestia elementów, minerałów, witamin, ale również pewnej energii. Ja z tym się w pełni zgadzam. I to jest, ogród jest świetnym do tego medium. Dalej, gdybym mogła iść. Chciałabym dalej, jeszcze dalej, dalej. To są wszystko zdjęcia właśnie z niemieckich ogrodów, głównie berlińskich ogrodów miejskich. I pokazuje, że tu nie chodzi tylko o wyprodukowanie ziół dla własnej sałatki, ale tu chodzi tak naprawdę o budowanie społeczności, o budowanie grupy ludzi, więzi między tymi ludźmi, którzy potem rzeczywiście będą dbali o swoją lokalną część miasta. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. To jest na przykład świetna praca wykonana przez jedną z takich najbardziej znanych aktywistek w Berlinie. Ona zrobiła mapę Berlina, na której naniosła wszystkie miejsca, w których rosną drzewa, krzewy, które mogą być źródłem jedzenia. Czyli na przykład przestrzeń, skwer, na którym rosną morwy, jabłonie, śliwy, czereśnie i jest to przestrzeń dostępna dla wszystkich, nie jest to przestrzeń prywatna, czyli wszyscy mogą korzystać z tego dobra z owoców. Naniosło na mapę i w ten sposób każdy mieszkaniec, mieszkanka może zobaczyć, gdzie w jego regionie albo gdzie w sezonie może zdobyć ogromne ilości na przykład jabłek na własne przetwory. We Wrocławiu jest wiele takich miejsc, gdzie dawniej były ogródki, ogródki działkowe albo innego rodzaju przestrzenie zagospodarowywane pod kątem produkcji żywności. I tak naprawdę mieszkańcy nawet nie wiedzą, co mają na swoim obszarze, bo na przykład nie wiedzą, że to, co tak bardzo brudzi i plami, na przykład chodnik, to jest morwa. I to jest na przykład, to jest taki przykład świetnego też uwrażliwiania na zieleń miejską i na funkcję zieleni. Że to nie jest tylko i wyłącznie przestrzeń, gdzie dajemy cień poprzez drzewa, ale również dajemy żywność. Gdybym mogła kolejną rzecz. To są wszystkie te aspekty związane z ogrodami, czyli odnośnie tego, jak można wykorzystać. Integracja, uprawa warzyw, zabawa, edukacja, oczywiście też zdrowie. Kolejny slajd. I teraz chciałabym przejść do Wrocławia, żeby tak się skupić trochę na tutaj i teraz. We Wrocławiu jest też taka przestrzeń. Dla tych z Państwa, którzy znają Wrocław, to ja może powiem, że to jest obszar tuż przy Parku Szczytnickim, pomiędzy Parkiem Szczytnickim a Sępolnem. Bardzo duży obszar zieleni, który dotychczas był zajmowany przez firmę, która dzierżawiła ten teren od miasta pod kątem własnej działalności. A mianowicie była to firma zajmująca się ochroną zieleni, pielęgnacją zieleni. I to jest przestrzeń ze szklarniami, z zadrzeźwieniami. Również to było miejsce na robienie różnego rodzaju, taka szkółka powiedzmy. I ta przestrzeń obecnie wróciła do miasta, ponieważ umowa została rozwiązana z firmą, firma przestała funkcjonować. Natomiast teraz ważą się losy, co tam powstanie na tym ogromnym terenie. Jeżeli mogłabym kolejny slajd poprosić, to jest mniej więcej ta przestrzeń, która jest zaznaczona na szaro. Ona jest tak zaznaczona na mapie, natomiast w rzeczywistości to nie jest szary teren typowy dla budynków, natomiast jest to teren w pełni zielony. Ja zaraz pokażę film z tego miejsca. Więc wyłapaliśmy ten moment, kiedy miasto może przejąć teren i coś na nim zrobić, nie wiadomo co, natomiast widząc, w jakim on jest stanie, jaki jest potencjał tej przestrzeni, kilka osób zaangażowanych w zieloną część miasta Wrocławia, zaangażowanych w takie działania społeczne, zgłosiło zagospodarowanie tego terenu do wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Nie orientuję się, jak wygląda to na przykład w Wieleniej Górze, natomiast wiele miast polskich co roku ogłasza różnego rodzaju
konkursy dla mieszkańców, żeby proponowali, jak rozdysponować budżet na działania, które mają służyć mieszkańcom. I my tę przestrzeń zaproponowaliśmy do zagospodarowania, gdybym mogła wcześniej do slajdu wrócić, do zagospodarowania pod kątem przeznaczenia go na ogólnodostępną przestrzeń dla mieszkańców, właśnie z wykorzystaniem tej funkcji, którą dotychczas pełniła. Czyli są to szklarnie i w tych szklarniach można zarówno uprawiać żywność, jak również prowadzić działania edukacyjne, ale również prowadzić działania badawcze. Dlatego, że z tego co wiem ze współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, do dzisiaj na przykład nie ma żadnych badań, które mówiłyby o tym, jakiej jakości jest żywność produkowana na terenie miejskim. Na ile wpływ zanieczyszczeń na przykład powietrza wpływa na jakość żywności. Ponieważ jest bardzo dużo takich opinii, nie zawsze one są oparte o twarde dane, o badania, które w różny sposób dezawuują w ogóle taki urban farming, mówiąc, że to musi być tylko czysta przestrzeń, pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń. Natomiast nie ma takich badań. I to jest na przykład realny problem, żeby promować wśród niektórych osób, wśród niektórych instytucji też właśnie takie, tak? Tak, tylko a propos tych badań, bo są ule w miastach, tak? I się okazało, że badany miód, który powstaje właśnie przez te pszczoły, które tak w miejskich kwiatach się, miejskimi kwiatami się żywią i zbierają nektary i pyłki, okazuje się, że one są dużo czystsze, te miody, niż właśnie te, które są wyzyskiwane tradycyjnie, tak jak właśnie tak oni Dziękuję za tą informację i z chęcią też dowiem się... Dotyczy to pestycydów, natomiast nie do końca wiadomo jak z metalami ciężkimi. Sekundkę, tylko właśnie dopowiem. Nawet jeżeli jest o miodzie, z tego co wiem i z tego co się dowiedziałam, nie ma żadnych wiarygodnych obecnie badań odnośnie żywności, czyli na przykład marchew, zioła, winogrona. Wszystko to, co może być. I są osoby, które są skłonne, żeby takie badania przeprowadzić. Natomiast potrzebna jest właśnie współpraca z jakimiś właścicielami ogródków. I to by na przykład mogłaby być świetna przestrzeń, ponieważ byłaby to przestrzeń w miarę jakoś tam pod spójnym zarządem. Czy ja mogę tylko dokończyć? Dobrze, bo to naprawdę jeszcze 2 minuty już kończę, a myślę, że... Także taki jest pomysł na kolejny. Aha, i co jeszcze istotne, oczywiście nie wiem, jaki będzie efekt tego pomysłu, dlatego że pomysł został złożony, czekamy na opinię formalną dla wniosku, następnie będzie taka opinia, co mi dajesz? Dziękuję. Potem będzie opinia już konkretna, bardziej merytoryczna, nie wiadomo, natomiast szanse są duże, dlatego że rozmawiając z różnymi osobami, które są zaangażowane w to, również od strony miasta, no gdzieś tam chęć jest, żeby w takim kierunku pójść, czyli żeby udostępnić mieszkańcom przestrzeń pod edukację, ale również pod uprawę żywności. I wydaje mi się, że to jest świetny moment, żeby to tak trzymać, a przestrzeń wydaje się wspaniała. Gdybym mogła prosić kolejny slajd. I tutaj na dole powinna się pojawić na dole strzałeczka, żeby puścić film. To jest krótki taki film, niecałominutowy. Tak? O, jest. Właśnie z tego miejsca. Ten film był zrobiony rok... Nie. Nawet jak jest dźwięk, to lepiej, żeby go nie było. Proszę zobaczyć, to w ogóle jest świetna sceneria do filmu futurystycznego albo do filmu, który pokazuje jakąś tak naprawdę katastrofę, ponieważ te wszystkie sadzonki, które kiedyś miały być małymi sadzonkami, one przerosły donice, przerosły często szklarnie. Ale z drugiej strony stał się tam tak naprawdę obszar, który jest zamieszkały przez zwierzynę. Jest świetna po prostu przestrzeń. Oprócz tego jest świetna infrastruktura, ponieważ są tam szklarnie, które wymagają bardzo dużego nakładu pracy, zarówno finansowego nakładu, jak i pracy po prostu. Ale to jest ogromna przestrzeń do wykorzystania właśnie na cele społeczne. Co z tego wyniknie, trudno jest mi teraz powiedzieć, natomiast jeżeli ktoś z was jest z Wrocławia, to bardzo zachęcam, żeby śledził losy i głosował, jeżeli będzie dopuszczony do głosowania w budżecie obywatelskim, bo
tym momencie jest taka nadzieja, że faktycznie taka przestrzeń pod uprawę i pod edukację będzie we Wrocławiu, bo obecnie nie mamy niczego takiego. Natomiast ta taka aktywność mieszkańców w temacie urban farmingu realizuje się na ogródkach działkowych. Natomiast z tego, co obserwuję sama i z tego, co wiem, wszelkie działania na tych ogródkach działkowych, które odstępują od takich wytycznych Związku Działkowców, czyli wszystko to, co idzie w kierunku właśnie permakultury, takiego zarządzania przestrzenią bardzo holistyczną, jest traktowane jako zaniedbanie ogrodu, jako niedbanie o tę przestrzeń, czyli zupełnie w drugą stronę. I to jest też ogromne wyzwanie. Co z tym zrobić? Bo obszary ogródków działkowych też są bardzo ciekawą, dużą powierzchnią biologiczną w mieście. Także ja chyba na tym bym zakończyła. Gdyby pani jeszcze mogła dokończyć to, co miała do powiedzenia. Tak, ja tylko powiem o tych badań, że wiele, wiele lat temu przeczytałam, tylko nie pamiętam już w jakiej gazecie, że Rosjanie robili takie badania i okazało się, że te hodowane nawet na balkonie, nie wiem, pomidorki na przykład w pojemnikach mają większą wartość niż te uprawiane wielkotowarowo. A potem tak się życie ułożyło, że przez jakiś okres czasu mieszkałam w Niemczech w miejscowości Tübingen, która słynie na południu Niemiec, słynie z klinik uniwersyteckich i tam się bada dużo ziół i między innymi z tego co wiem, to od mojej rodziny, że były przeprowadzane badania również na warzywach i dlatego tak dużo ludzi mieszkając w mieście tam na tarasach, w pojemnikach, w donicach, w skrzyniach uprawia warzywa. No bo jak pójdą do tego sklepu eko, no to tam jest drogo. A tak mają swoje sałaty, swoje pietruszki, pomidorki i to, bo ja nie pracowałam, miałam taką możliwość, więc dużo jeździłam, spacerowałam, podglądałam i po prostu byłam tym zachwycona. Także to wspaniały projekt, który tutaj mam nadzieję. Znaczy oprócz tego projektu ja myślę, że bardzo byłabym wdzięczna za wszelkie sugestie i za wszelkie takie własne doświadczenia z własnego zaplecza, które dotyczyłyby na przykład pracy właśnie z użytkownikami działek na tak zwanych ogródkach działkowych. Dlatego, że to ja sama i też rozmawiając z osobami, które są zaangażowane we wzmacnianie tych miejskich ogrodów w mieście, we Wrocławiu, oni sami mówią, że współpraca jest dosyć trudna, wymagająca, ale warta prowadzenia, dlatego że to jest najprostszy sposób właśnie, żeby wzmacniać ludzi w takim ekologicznym podejściu do życia, bo jest ta przestrzeń na uprawę żywności, jest ta przestrzeń, gdzie można szukać od kogoś wsparcia i wzmocnienia. Natomiast bardzo często regulaminy, które są chyba bardzo już długo nieodświeżane, są na wskroś w drugą stronę idą niż wytyczne związane z takim przyjaznym środowisku prowadzeniem ogrodów. Także wszelkie sugestie związane, jak rozmawiać z ogrodami działkowymi, z zarządami, bardzo będę wdzięczna za sugestie. Dziękuję bardzo. I kto teraz? Kolejny.